Siema wszystkim, Patryk i Park Maszyn zapraszają Was serdecznie dzisiaj na zapowiedź siódmej kolejki PG Ekstraligi sezonu 2024, okrojonego, jak już wiemy, o jeden mecz, bo ten, który miał się dzisiaj rozegrać o godzinie 18 w Gorzowie pomiędzy miejscową Stalą a Unią Leszno, został odłożony, przełożony ze względu na warunki atmosferyczne. Nie wiem jeszcze, jaki będzie termin tego meczu, więc póki co sobie zostawimy to. Wiadomo, skład już był ogłoszony, ale tak naprawdę nie wiemy. Może będą jakieś zmiany, roszady taktyczno-kadrowe, więc zostawimy sobie ten mecz na później, a dzisiaj przejdziemy do tych trzech, które mają póki co być rozegrane. I oczywiście zapraszam Was serdecznie do lajkowania naszych materiałów, do zaglądania na nasze różne platformy socjalne, Instagramy, X, oczywiście Facebooki. Zapraszamy też do tego, żeby odwiedzić na przykład nasz live wtorkowy, gdzie naprawdę dużo się działo i na koniec mieliśmy sporą taką mocną rozkminę a propos tego meczu, który meczem nie był, bo się nie odbył w Gorzowie, więc zapraszamy, jeśli chcecie cokolwiek posłuchać nasze zdanie a propos tego, co tam się w tym Gorzowie odpiermandoliło. Jak to mówi Eryk Jóźwiak, a ja oczywiście zapraszam też na darkowy odcinek, który za chwilę wyjdzie też na naszym kanale, będzie a propos drugiej Ekstraligi, tam też cztery mecze, no mniej więcej zapowiadają się ciekawie. No Darek, myślę, że bardzo kontrowersyjnie pojechał z niektórymi wynikami, więc myślę, że zajrzyjcie sobie, zobaczcie, czy też macie takie przewidywania, też wam się jakaś klepka odkleiła, żartuję sobie oczywiście, ale oczywiście zajrzyjcie, dajcie mu też lajka, bo chłopak się stara. No co, no nie zawsze mu przecież wychodzi. Mi tak samo zresztą, a już oczywiście jedziemy i wtorek też jeszcze przypominam. Oczywiście 19.21 live a propos tego weekendu. I oczywiście też zapraszamy na patronite.pl/on, na Park Maszyn tam, żeby nas wesprzeć finansowo od 5 zł w górę. Jedziemy już, pierwszy mecz, dzisiaj piątek, 31 maja, mecz pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Grudziądzem GKM. Oczywiście, jak pamiętajcie, może w zeszłym roku był remis niespodziewany 45-45 i te wyrwane jeden duży punkt, chociaż to był już rewanż, końcówka rundy zasadniczej w zeszłym roku i bonusu nie było dla Grudziądza, ale no samo to, że dwa ostatnie biegi nominowane, wygrane po 4-2. I cieszyła się drużyna grudziądzka z tego, że no właśnie wyrwali ten jeden punkt remisowy w tamtym meczu. Znakomicie pojechał Max Frick, który przegrał tylko jeden bieg, jeden punkt oddał Leonowi Madsenowi po stronie częstochowskiej. Wtedy Drabik zrobił 13 punktów, a patrząc po tym, jak to wygląda właśnie jeszcze bardziej historycznie, to rok wcześniej, wiadomo, były ogromne baty dla Grudziądza, 65-25, więc no tam jedynie co Pludra i Łobodziński z tych zawodników grudziąckich, którzy pojadą w dzisiejszym meczu, się pokazali i bodajże chyba w 8 biegach czy 9 nawet zdobyli sumarycznie tylko jeden punkt, więc nie było za ciekawie, ale wiadomo, że troszeczkę ta formacja juniorska jest inna i mocniejszy Łobodziński, wiadomo, dochodzi Małkiewicz. Już zaskoczyli we Wrocławiu, kiedy wygrali podwójnie z parą Krawczyk Kowali, więc zobaczymy, jak to będzie w tym meczu. Tutaj z kolei właśnie, jeśli chodzi o skład drużyny gospodarzy, to wiadomo, że Kasper Halkiewicz miał kontuzję w finale srebrnego kasku, więc nie będzie go w składzie, za niego będzie Igor Nabiałkowski i no właśnie, zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie z tym zawodnikiem. Wiadomo, że Kajetan Kupiec sobie całkiem nieźle radzi w tych biegach juniorskich, może nie, że każdy wygrywa, ale już zdarzyło mu się nawet pokonać Palucha, więc myślę, że tutaj będzie na przykład remis i wyrwane te punkty Grudziądzanom, wydaje się mocniejszą parą juniorską, ale potem w trakcie meczu myślę, że jednak przeważy ta jakość większa po stronie grudziąckiej i oni będą zdobywać więcej punktów. Jeśli chodzi o te formacje juniorskie, tutaj będzie moim zdaniem wygrana Grudziądza. W tych formacjach oczywiście Frick 2-18 na wyjazdach ma w tym roku. Teraz przejdźmy do tych liderów. Wadim Tarasenko 1-833 i to samo jedzie na wyjazdach. Dużo lepiej niż u siebie zresztą Jamie Olicy, więc myślę, że ta trójka będzie ciągnęła wynik. Wiadomo, ZZ-ka za Doyla, więc będzie tych biegów więcej dla tych zawodników. Licy w dwóch meczach wyjazdowych w tym roku
dwucyfrówki, więc myślę, że tutaj też nie będzie źle. A Częstochowa, no wiadomo, rozpędza się, tak? Najpierw był remis, jeśli chodzi o mecze domowe z Wrocławiem, potem była porażka z, no właśnie, rozpędza się, taki ups and downs, można powiedzieć. Potem była porażka z Lublinem, teraz wygrana, dość, no, przekonująca, tak, 50-40 z Toruniem, więc myślę, że sobie tutaj poradzą i myślę właśnie, że będzie podobny wynik, jak sobie tak patrzę na te moje rozpiski, to powinno tak właśnie być około 8 punktów do połowy meczu, potem może się Grudziądz trochę postawić i ten wynik podciągnąć, ale właśnie skończyłoby się według moich wyliczeń 50-40. Tutaj wynik myślę, że będzie właśnie ciągnęła ta trójka Frick, Tarasenko, Licji, chociaż myślę, że to nie będą już tak znakomite występy jak ostatnio, ale dołożą punkty na tyle, żeby to się za bardzo nie rozjechało i były emocje, wiadomo, zawsze się dzieje dużo, jeśli chodzi o Mijanki, przynajmniej ostatnio na torze w Częstochowie, ale miejscowi jakoś już się poukładali, wiadomo, teraz znakomite mecze w wykonaniu czy Hansena, czy Woryny, czy Drabika, więc myślę, że taki będzie pierwszy mecz tego wieczoru, tego weekendu. Niedzielę za to rozpoczniemy oczywiście od meczu o 16.30 2 czerwca pomiędzy Apoterem Toruń a Beniaminkiem, czyli Falubazem Zielona Góra. I tutaj jak to będzie wyglądało, jak to wyglądało w ogóle, jeśli chodzi o historię między tymi klubami. Wiadomo, że ostatnio mijali się a propos tego, kto to jeździł w Ekstralidze, a kogo tutaj zabrakło. Ale w 2021 51-39 dla Apatora, 2019 to były dwa punkty tylko wygrana, też miejscowych, i 52-38 w 2018, więc niewiele tych meczów w ostatnich, no jak tu widzimy, 6 latach między tymi zespołami. Jednak tutaj miejscowi wygrywali, jeśli chodzi o zeszły rok i wizyty zawodników, którzy przyjeżdżają tutaj do Torunia, to Jarek Hampel zdobył 6 plus 2 w 4 startach, więc całkiem nieźle, ale w jednym momencie był zmieniony, tam wiadomo, porażka była Lublina przez to, że brakowało Dominika Kubery. Piotr Pawlicki z kolei z Wrocławiem, kiedy to roznieśli, można powiedzieć, bo tak można chyba nazwać tą porażkę domową Torunia ze Spartą Wrocław 14 punktami, dołożył bardzo ważne 10 plus 1, a Przemu Pawlicki z kolei, jak przyjechał z Grudziądzem w 2022, to całkiem nieźle też, bo 10 plus 2 w 6 startach i nawet 2 biegi udało mu się wygrać, więc ci trzej zawodnicy mogą tutaj ciągnąć wynik, ale właśnie mamy formację juniorską, czyli Churysz, Sadurski, prawdopodobnie oni pojadą już, bo Sadurski nawet pojawił się, całkiem niezły wynik, 6 punktów zrobił w finale Złotego Kasku. Churysz też wraca, gdzieś tam bodajże chyba w zawodach U24 pojawił się, całkiem nieźle to wyglądało, ale właśnie wiadomo, że para Afelt-Lewandowski to jest zupełnie inna para kaloszy, można powiedzieć, u siebie i tutaj naprawdę mają znakomite wyniki. Póki co oba mecze domowe i te drugie biegi wygrane po 5-1, więc myślę, że tutaj nie będzie tej zmiany z racji tego, że wracają zawodnicy zielonogórscy po kontuzji i że zacznie się właśnie od tego, że prawdopodobnie będzie porażka w pierwszym biegu, chociaż Hampel, znowu, tak jak ostatnio mówiłem przy meczu z Lublinem, tam Jack Holder nie przegrał nigdy biegu otwarcia i tak samo Hampel, ktoś musiał przegrać, to był wtedy to Jack. Tutaj nadal Hampel czeka na pogromce w biegu otwarcia. Myślę, że to jednak Kubera, przepraszam, myślę, że to jednak Dudek zrobi w tym biegu. Z kolei Rasmus będzie ostatni, będzie 4-2 i takie na początek mocne uderzenie, 4-2, 5-1, nawet może być, myślę, 4-2 w biegu trzecim i już nawet około 10 punktów po 4-5 biegach dla miejscowych, chociaż myślę, że wynik będzie trzymał przede wszystkim właśnie Jarek Hampel, który powinien kilka trójek dołożyć w tym meczu. Też jeszcze mogą się trafić oczywiście zmiany taktyczne, więc to też może podciągnąć wynik, ale myślę, że jednak trójka Lambert, Dudek, Emil Sajfudinow powinni zrobić naprawdę mocne dwucyfrówki w tym meczu i nie dać się doścignąć i nawet żeby nie było mowy o tym, żeby drużyna zielonogórska powąchała nawet choćby remis. Do tego jeszcze wiadomo rewelacyjni u siebie ostatnio Lampard i Przedpełski, więc myślę, że to
Uzupełnienie też pomoże w tym, że powinno to być dość łatwe zwycięstwo. Mi wychodzi 54-36. Myślę, że mogą się trafić 2-3 biegi. Nawet jeśli chodzi o wygraną przyjezdnych, czuję, że około 10 się zakręci. Jeden i drugi Pawlicki nawet mogą wygrać biegi, ale to nie wystarczy jednak na to, że Toruń u siebie mocny, wiadomo, i z Wrocławiem wysoki wynik, i z Leszno, więc myślę, że tutaj też sobie spokojnie poradzą i taki wynik stawiam. Jeszcze raz mówię, 54-36. No i oczywiście deserek, ostatnie danie niedzieli 19:15, Motor Lublin kontra Sparta Wrocław, można powiedzieć, no nie rewanż, no bo wiadomo, że Motor Lublin wygrał, ale rewanż na pewno za fazę zasadniczą zeszłego roku, bo była niespodzianka na początek w meczu pierwszej kolejki 44-46. Wywieźli dwa duże punkty wrocławianie i no było lekkie zamieszanie wtedy, co tu się dzieje, co z tym motorem będzie, czy on będzie mocny, czy nie. Wiadomo, jak się skończyło, historia się napisała potem sama, ale Tajłufin 10 punktów, Janowski tak samo, też bardzo dobry mecz Łaguty, więc no, bardzo słaby wtedy Dana Biuleja, ale sumarycznie to wszystko się broniło, bo 46 punktów było i 2 punkty duże do tabeli dopisane. Potem w finałach, właśnie w tym, kiedy to w dość okrojonym składzie przyjechała drużyna wrocławska, tam już z kolei Biuli się odbił i to było kompletne przeciwieństwo tego, co w pierwszym meczu, 16 plus 1 w 6 startach, więc naprawdę potrafi tam jechać, przegrał tylko jeden raz i naprawdę może być też mocnym punktem drużyny w tym meczu. I tak jak mi się wydawało na początku, z racji tego, że no właśnie ten motor taki mocny rozbija kolejne drużyny, że będzie tutaj wysoki wynik, ale myślę, że jednak ta jakość Łaguty Nieziemskiego to będzie też znakomite widowisko i patrzeć na walkę między Łagutą a Zmarzlikiem. No, odrabiamy sobie trochę to, czego nam brakuje w Grand Prix. Myślę, że to będzie niesamowita walka między tymi dwoma zawodnikami i właśnie Artem będzie trzymał ten wynik drużyny. Wątpię, że Taj pojedzie to co w zeszłym roku, bo jednak po tym ostatnim meczu u siebie, kiedy to znakomicie pojechał z Lesznym, no to znowu teraz przyszedł mecz znowu domowy z Gorzowem i no, najgorszym zawodnikiem drużyny, bo jeśli chodzi o średnią jego punktową z tego meczu, był jeszcze gorszy od juniorów, więc wątpię, że tutaj na najcięższym terenie na całym świecie, można powiedzieć ligowym, będzie coś lepiej. Bartek Kowalski, wiadomo, też nie jedzie tego samego co u siebie. Juniorzy, no właśnie, myślę, że jednak bieg juniorski to już będzie tutaj 5-1 dla miejscowych. Jeśli chodzi o ten bieg pierwszy, z kolei tutaj Kubera jedzie i też co ciekawe, jeszcze nie zdobył trójki, jeśli chodzi o mecze, biegi otwarcia w meczach domowych, a wszystkie na wyjazdach wygrał, więc to taki lekki paradoks. Z kolei właśnie Jack Holder znakomitą ma średnią, myślę, że tutaj osadza się ta moja przepowiednia, że będzie 4-2, bo Biuli z kolei ma 2-0 w biegach otwarcia i trochę tak z tych wyliczeń wychodzi, że będzie te 4-2. Potem 5-1, myślę, spokojnie będzie nawet już 10 punktów po 5-6 biegach, nawet może do 12, ale potem moim zdaniem właśnie weźmie się Sparta Wrocław do roboty, poprzekładają się i właśnie zawodnicy w osobach czy to Biuleja, czy to Łaguty i Janowskiego wyciągną ten wynik na 50-40, tak widzę ten mecz. Myślę, że nawet może być 5-1 w pewnym momencie dla Wrocławia dziś w czwartej serii, ale ostatecznie myślę, że nominowane spokojnie wygrają miejscowi, bo tutaj jednak jest siła tego własnego toru i dociągną do tych 10 punktów, ale myślę, że właśnie Fredka Lindgren z racji tego, że ostatnio coś po tym ferialnym dwa mecze temu defekcie, kiedy to jechał praktycznie mecz na komplet, dwa biegi wygrał, nie stracił punktów, a potem defekt i już się nie odnalazł i ostatnio mecz też wiadomo bardzo słabo, że on tutaj będzie najsłabszym ogniwem i też myślę, że Maty Cierniak z racji tego, że przyjeżdża jednak dość mocna drużyna, zobaczymy, czy mocniejszy od tego Gorzowa.
który ostatnio mocno tutaj poległ, myślę, że też może potracić punkty, ale już juniorka powinna mocno wrocławska odstawać od tej lubelskiej i te 10 punktów powinno być. Myślę, że Łaguta dużo punktów nie straci, wiadomo, mogą być jeszcze taktyczne, więc tutaj ten wynik może być lekko podciągnięty, ale jednak oby było ściganie, oby były mijanki, bo wiadomo, że tutaj ciężko o to w Lublinie, ale z takimi grajkami mam nadzieję, że też chcielibyście, żeby się dużo działo i tego wam życzę na koniec tej zapowiedzi i oczywiście tej niedzieli żużlowej i dziękuję pięknie Patryk z Parko Maszyn, dziękuję wam serdecznie za to, że byliście do końca tego odcinka. Oczywiście łapki w górę, subskrypcje, przeklejania, komentarze do tego wszystkiego zapraszamy. Ja oczywiście też na wspaniały odcinek Darka, bardzo fajny o tej drugiej ekstralidze, tam bardzo ciekawie, dość kontrowersyjnie moim zdaniem zapowiada te mecze, tam też może się dziać w ten weekend. I oczywiście wtorek 19-21 live, gdzie sobie podsumujemy to, co się działo w ten weekend i zapraszam też na ten, który był we wtorek, bo tam mocna nasza rozprawka na koniec a propos tego, co się wydarzyło, czy też nie w Gorzowie. Więc zapraszam, odnoszę tam, odsyłam tam, jeśli chcecie coś zajrzeć i posłuchać więcej naszego zdania prywatnego. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się i jeszcze raz trzymam kciuki za udany, różlowy weekend. Pa, pa.